SUV 2000. Polski system samoczynnej zmiany rozstawu kół do wagonów towarowych i osobowych. Rozwój sieci kolejowej na przełomie XIX i XX wieku przyniósł ze sobą znaczną różnorodność szerokości toru kolejowego. Pierwsze europejskie koleje korzystały z lokomotyw Stevensona. W ten sposób tory o szerokości 1435 mm stały się powszechne w Europie. Jednak Hiszpania i Portugalia, oddzielone od reszty Europy łańcuchem Pirenejów, zdecydowały się na tor o szerokości 1668 mm. W Rosji, gdzie budowę linii kolejowych rozpoczęto w XIX wieku, również zdecydowano się na inną szerokość torów – 1520 mm. Zróżnicowanie szerokości torów jest obecnie największą przeszkodą w międzynarodowym transporcie kolejowym. Na styku torów o różnej szerokości towary trzeba przeładowywać albo wymieniać wózki pod wagonami. Utrudnienia wynikające z różnej szerokości torów pokażemy na wschodniej granicy Polski. Przeładunek towarów odbywa się w specjalnych terminalach. Równolegle do wagonów wypełnionych towarem wzdłuż rampy przeładunkowej ustawiane są puste wagony o innym rozstawie kół. Wszystkie produkty są przewożone lub przenoszone. Do przeładowania najcięższych towarów i kontenerów wykorzystywane są dźwigi suwnicowe. Taki system przeładunku wymaga dużych przestrzeni, kosztownych urządzeń i pracy wielu ludzi. Niezbędny jest również zapas pustych wagonów. Płynne produkty muszą być przepompowywane z cysterny do cysterny w specjalnie wydzielonych miejscach. Innym sposobem pokonywania różnic szerokości torów jest system wymiany wózków pod wagonami, szczególnie wykorzystywany w przewozach pasażerskich. Pociągi pasażerskie i towarowe, które mają przejechać przez granicę, przejeżdżają przez stanowisko z podwójnym torem i specjalnymi podnośnikami. Wszystkie wagony zostają rozłączone. Następnie podnośniki unoszą podwozia wagonów, oddzielając je od wózków. Na filmie widać unoszenie nadwozia w 30-krotnym przyspieszeniu. Pasażerowie przez cały czas pozostają w wagonach. Teraz pod podwozia wtoczone zostają wózki o innym rozstawie kół. Wypychają one wózki, na których pociąg przyjechał do granicy. Cała operacja wymiany wózków w jednym wagonie pasażerskim trwa około 40 minut i wymaga zatrudnienia 3 osób. Aby skrócić czas oczekiwania podróżnych, wymiana wózków odbywa się równocześnie we wszystkich wagonach, co na przykład przy 7 stanowiskach wymaga równoczesnej pracy około 26 osób. Nadwozia wagonów zostają opuszczone i połączone z nowymi wózkami. Dopiero teraz pasażerowie mogą kontynuować podróż. Wymiana wózków w pociągach towarowych odbywa się kolejno dla pojedynczych wagonów. Przy jednym wagonie pracuje 7 osób przez około 20 minut. Tak więc czas potrzebny dla przestawienia np. 10 wagonów wynosi około 200 minut. Obecnie Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna wprowadzają system, który likwiduje uciążliwości związane z różnymi szerokościami torów. Zespół polskich projektantów pod kierunkiem doktora inżyniera Ryszarda Suwalskiego, zatrudnionego w PKP Cargo, opracował system SUV 2000, który samoczynnie dostosowuje zestawy kołowe do 3 szerokości torów występujących w Europie. Celem promowanego rozwiązania jest podnoszenie stopnia interoperacyjności między różnymi sieciami kolejowymi posiadającymi odmienne rozwiązania techniczne. System SUV 2000 pozwoli zredukować czas obsługi klientów i zwiększy przepustowość współpracujących sieci kolejowych przy niskich nakładach inwestycyjnych. Nowatorski projekt został zrealizowany przez Polskie Koleje Państwowe, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu i Dyrekcję Eksploatacji Cystern. Produkcja i montaż zestawu SUV 2000 odbywa się w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu. Zmontowany mechanizm blokujący łączony jest z podzespołem osi. Jednym z elementów osi są tarcze hamulcowe.
Po zamontowaniu kół i gumowych osłon, zestaw SUV 2000 jest gotowy do testów próbnych. Testy sprawdzające prawidłowe działanie wszystkich elementów zestawu wykonywane są na specjalnie zaprojektowanym stanowisku. Po zakończeniu testów sprawdzających prawidłowe działanie, zestawy kołowe montowane są do wózka, a następnie wózek zostaje połączony z wagonem. Zmiana rozstawu kół odbywa się na torowym stanowisku przestawczym. Składa się ono z szyn jezdnych, szyn odblokowujących i szyn zabezpieczających. Wagony towarowe lub osobowe wjeżdżają na stanowisko przestawcze z prędkością do 30 km na godzinę. Na animacji komputerowej pokażemy kolejne fazy zmiany szerokości rozstawu kół z 1435 na 1520 mm. Kołnierz tulei blokującej najeżdża na szynę odblokowującą. Zwolniona zostaje blokada tulei rozprężnej. Uwolnione lewe koło jest przesuwane szyną rowkową. W czasie przesuwu koła tuleja rozprężna przeskakuje sprężyście w drugi rowek. Zjazd kołnierza z szyny odblokowującej powoduje nasunięcie tulei blokującej na tuleję rozprężną. Lewe koło zostaje zablokowane na szerokości odpowiedniej dla 1520 mm. Teraz na szynę odblokowującą najeżdża prawe koło i wszystkie wcześniej pokazane cykle powtarzają się. Po zjeździe ze stanowiska przestawczego wagon znajduje się na torze o szerokości 1520 mm. Wielką zaletą zestawu SUV 2000 jest możliwość eksploatacji na jeszcze szerszych torach w Hiszpanii i Portugalii. Torowe stanowisko przestawcze można wyposażyć w system czujników, które w czasie przejazdu wagonu przesyłają zebrane informacje do komputera. System ten realizuje m.in. funkcje diagnostyczne, rejestracji podstawowych danych technicznych oraz sygnalizacji różnych nieprawidłowości procesu przestawiania. Cały przejazd jest rejestrowany w komputerze i archiwizowany. W 1999 roku na granicy polsko-litewskiej zostało zbudowane torowe stanowisko przestawcze polskiej konstrukcji, które od 2000 roku jest eksploatowane w ruchu kolejowym prowadzonym w systemie samoczynnej zmiany rozstawu kół. Z polskiej stacji granicznej Trakiszki pociąg wjeżdża na Litwę po torze o szerokości 1435 mm. Na litewskiej stacji Mockava znajduje się stanowisko przestawcze. Pociąg z wagonami wyposażonymi w zestawy kołowe SUV 2000 pokonuje różnicę szerokości toru w sposób najbardziej efektywny, bez przeładunku towarów. Zmiana rozstawu kół w wagonie następuje samoczynnie, w ciągu 5-10 sekund. Po przejeździe przez stanowisko przestawcze pierwszego wagonu do pociągu przyłączona zostaje litewska lokomotywa z kołami o rozstawie 1520 mm. Pociąg towarowy wozi z Polski na Litwę towary, które z uwagi na ich uszkodzenia podczas przeładunku były wożone transportem samochodowym. System SUV 2000 wyeliminował przeładunek towarów na granicy i odzyskał klienta dla przewozów kolejowych. W skali makroekonomicznej zmniejszone zostały koszty generowane przez transport samochodowy. Od 2000 roku pomiędzy Polską i Litwą jeżdżą pociągi pasażerskie z wagonami wyposażonymi w zestawy SUV 2000. Na trasie Warszawa-Wilno-Warszawa podróż pasażerów jest niezakłócona i znacznie krótsza. Konstrukcja zestawu kołowego SUV 2000 pozwala na jego montaż we wszystkich typach wagonów towarowych i osobowych.
Dzięki temu czas transportu jest znacznie krótszy, a wysokie koszty związane z przeładunkiem towarów i obsługą stanowisk wymiany wózków zostały zlikwidowane. Szczególnie system ten może być wykorzystany przy przewożeniu drogą kolejową ładunków niebezpiecznych, których dotychczas nie można było przeładowywać na granicy. Dotychczasowa eksploatacja systemu SUV 2000, zarówno w przewozach towarowych, jak i pasażerskich, potwierdziła jego wielkie zalety techniczno-eksploatacyjne, jak bezawaryjność systemu, obniżenie kosztów przewozu, uproszczenie procedur związanych z odprawą handlowo-administracyjną, skrócenie czasu przejazdu. Jeszcze w tym roku system SUV 2000 zostanie uruchomiony pomiędzy Polską i Ukrainą. Prowadzone są już rozmowy z Łotwą, Białorusią i Rosją. Zainteresowanie systemem SUV 2000 wyraziły koleje Kazachstanu, Chin, Korei Południowej i Japonii. Informacje o systemie SUV 2000 można uzyskać w polskich kolejach państwowych, zakładach naprawczych taboru kolejowego w Poznaniu i w dyrekcji eksploatacji cystern.